Halleluja, chwała Bogu. Przyjdźmy z odwagą do łaski, przez krew Baranka, chcemy przyjść i modlimy się, Ojcze, abyś uwolnił Twoje błogosławieństwo, uwolnił Twoją chwałę, uwolnił, Panie, Twoje prowadzenie. Niech łaska Twoja będzie. I modlę się, aby ten temat, który będzie teraz powiedziany, był na Twoją chwałę, modlę się, abyś odebrał sobie teraz chwałę, Panie, z tego i modlę się, abyś sam bezpośrednio głosił. Sam głoś, Ojcze. Sam głoś, dotknij się. I modlę się, aby to kazanie było na Twoją chwałę. Otwórz nasze oczy, otwórz nasze uszy, abyśmy mogli słyszeć, abyśmy mogli być czujnymi. I aby łaska Twoja dzisiaj była, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Temat. Jaki dzisiaj temat będziemy głosić? Myślę, że tytuł kazania będzie: oni mnie nie reprezentują. Oni mnie nie reprezentują. Chwała Bogu. Będziemy kontynuować głoszenie kazań, ponieważ wierzę, że wiele z tych rzeczy, które jest powiedziane, znajdzie odbiorców, ponieważ jest tam wiele ludzi, którzy widzą te rzeczy, które tylko nie umieją ich nazwać, albo myślę, że są sami w walce, a ja wiem, że dużo wierzących dzisiaj dochodzi do podobnych wniosków i dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się takim tematem. Oni mnie nie reprezentują. Taki prosty temat. Bardzo prosty tytuł. Oni mnie nie reprezentują. Dzisiaj mamy, i zawsze tak było, ludzi, którzy biegają, którzy się dwoją, troją, prześcigają się w różnych rzeczach. Natomiast oni tak naprawdę kogo nie reprezentują. Kogo nie reprezentują. Wiele ludzi dzisiaj udaje, że reprezentuje to, udaje, że reprezentuje tamto. Patrzysz do polityki i są ludzie, którzy mówią, że coś reprezentują, mówią, że pełnią jakąś funkcję, ale tak naprawdę oni nie reprezentują mnie, ponieważ to, co wierzą, to, co czynią, to, co propagują, nie jest zgodne z tym, co ja wierzę. Wierzą, mnie nie reprezentują. Masę polityków dzisiaj, którzy są w Unii Europejskiej, masę pastorów, które łazi po ekumenizmach, masę pastorów, którzy się wstydzi swoich denominacji, oni po prostu mnie nie reprezentują. Oni Ciebie nie reprezentują. I chciałbym, żeby Duch Święty na temat nam jeszcze powiedział. Kiedy patrzę do Słowa Bożego, to widzimy różne okresy, jak było w Słowie Bożym. Słowo Boże pokazuje nam wiele przykładów, z których możemy wyciągać wnioski w naszych czasach. Słowo Boże było pisane dawno temu. Stary Testament był pisany bardzo dawno temu. Ale te rzeczy, które są w Biblii, są po to, żebyśmy my nie byli głupolami dzisiaj. Po tysiącach lat, bo Stary Testament mówi o rzeczach, które się wydarzyły tysiące lat. Nie 2000 lat, tylko dużo, dużo wcześniej. Nowy Testament mówię o rzeczach, które się wydarzyły około 2000 lat temu. Jak Biblia jest ważna w naszych czasach? Jak najbardziej ważna. Te rzeczy, które tutaj są, do nas obowiązują. Te rzeczy, które są w Słowie, pokazują nam rzeczy, które dzisiaj się w naszych kościołach dzieją. I oni mnie nie reprezentują. Wielu z nich mnie nie reprezentuje. Dzisiaj wielu ludzi chodzi. Jest polityk, który gdzieś tam jest, wiecie. On demokrację reprezentuje, on to reprezentuje, on tamto reprezentuje. Co oni reprezentują? Jak oni poszli do globalizmu, jak oni poszli do lewactwa, to kogo oni reprezentują? Siedzą na urzędzie, zasiedli na stołkach, pobrali. Pobrali kasę. E,
porobili sobie klimatów, żeby się utrzymać, drogą przed tymi globalistami. No, u mnie też nie. Jak dzisiaj reprezentowana jest Europa? Jak dzisiaj reprezentowana jest Kościół, denominacje, które są od Boga? Jak one są? Przez kogo są reprezentowane? Każdy z nich mówi, że Bogu służy. Każdy z nich mówi, że Biblię czyta. Każdy z nich mówi, że to. Każdy z nich mówi, że zna Boga. Ale kogo nie reprezentują? Europa dzisiaj jest, co idzie w parze jakoś dziwnie z tym, co się dzieje w Kościele. Europa dzisiaj jest zalewana imigrantami. Jak wyjedziecie za granicę, pojedziecie do Francji, pojedziecie do Belgii, pojedziecie do skandynawskich krajów, pojedziecie do Niemiec, pojedziecie do Anglii, do Irlandii, Irlandii Północnej, pojedziecie do Stanów. Co się dzieje w ogóle? Kto to zrobił? Kto? Bo większość ludzi tego nie chce. Jest na to wciskane na siłę, jest to napchane na siłę. Kto ich wysłał? Kogo oni reprezentują? Mnie oni nie reprezentują. Podobnie jest w budynkach. Siedzą na stołkach, zajęli wysokie stanowiska, drapali się po drabinie awansów, dorwali się do stołka i oczywiście z masy się pulpitów umilkło napominanie, umilkła moc, umilkło wyganianie demonów, umilkło leczenie chorych, umilkło ogłoszenie doktryn, bo to jest niezgodne z ich kłamstwami, które przyjęli. Ale doktryny są zgodne z Jezusem, którego znam, i ze Słowem, które tutaj jest. To jest zgodne. Wiecie, co mnie reprezentuje? Biblia mnie reprezentuje. Wiecie, co mnie reprezentuje? Doktryna z Biblii mnie reprezentuje. Wiecie, co mnie reprezentuje? Duch Święty. Cuda, znaki mnie reprezentują. To jest to, co Bóg mi dał, żebym robił. Wyganianie demonów, jak wyganiam demony, to jest napisane, że Królestwo Boże wtedy się manifestuje. A dopóki nie ma wyganiania demonów, Królestwo Boże się nie manifestuje. Proste. Kogo oni więc reprezentują? Mamy pokolenie i to, co się dzisiaj dzieje, działo się już wcześniej. Biblia mówi, że to, co kiedyś było, jest dzisiaj. To, co jest dzisiaj, były już jakieś przejawy tego, w jakiejś formie było wcześniej. Widzimy w Biblii obraz Izraela, chwalebnego Izraela, czy raczej chwalebnego Boga, który wyciągnął tych ludzi z Egiptu, odział ich, wybaczył im grzechy, dał im wielkie objawienie, dał im pieniądze, dał im moc Bożą. Ci ludzie doświadczali największych cudów, jakie człowiek mógł doświadczyć na ziemi. Ale któreś pokolenie przyszło i stwierdziło, że oni dalej Boga już reprezentują. Oni już dalej, oni też Boga znają. I do Egiptu wracali. Oni też Boga znają, ale oni lubią rozwody. Oni też Boga znają, ale oni lubią doktryny, które się nie zgadzają z Biblią. O, widzisz, kogo nie reprezentują, mnie nie reprezentują. Oni kochają Boga i mówią, co drugie słowo Jezus, co drugie słowo Jezus. O, i ludzie myślą, że oni o Jezusie gadają. Ale ja otwieram Biblię, oni uciekają. O, ja czytuję z Biblii werset, ale oni inaczej. Ja im historię czytuję, która jest na kartach zapisana, ale oni to nie lubią. Oni inaczej. A więc kogo oni reprezentują? Pastorzy, którzy nie czytają Biblii, nie znają Biblii, nie wyganiają demonów, nie leczą chorych, nikogo nie reprezentują. Reprezentują swoje upartości. Reprezentują swoje niezrozumienie. Swoje odstępstwo, swoje herezje, swój błąd.
mnie nie reprezentują. Nie reprezentuje pismo. Skandalem jest, że idę do protestantów, świekowców, niektórych charyzmatyków. Nie mówię, że wszystkich. Ja nie mówię o wszystkich. Nie mówię, że wszyscy są tacy. Ale Słowo Boże jest coraz bardziej zakazane. Ewangelizacja jest coraz bardziej zakazana. Wyganianie demonów stało się tabu. Dla denominacji, które były, jeśli to tak mogę powiedzieć, założone na tych rzeczach. Tabu. O, demona wygoni, jak dziwak. To z Marsa przyjechał. A jednak Słowo Boże mnie usprawiedliwił. A jednak historia ruchu dzieciakowego charyzmatycznego mnie usprawiedliwiła. A jeśli to by mnie nawet nie usprawiedliwiało, to pismo, Ewangelię, proszę, Ewangelię, pozaznaczajcie w Ewangeliach wersety, które się tyczą bezpośredniego uwolnienia od demonów. Zdziwicie się. Byście musieli te wszystkie wersety wyciąć. Kogo nie wiem, zreprezentują? Jeżeli są pastorzy w zborze, którzy dopuszczają, wczoraj nie mogę uwierzyć, jakiś tam gościu, Eckhart, kazanie głosi, słuchałem tam, skoro ściągłem z internetu. Jak się ciężko w domu, to bieri dywors, bieri rozwód. Co tak? Na ludzi, na luzaku trzeba. Trzeba być luźny, nie przewłaśnić niczym. Nic nie walczyć, siedzieć jak dureń i bolić im dziesięcinki. Ej, nie mniejsze wszystko dziesięciną, ale powiedzmy sobie szczerze. Kogo nie reprezentują? Gdy popatrzymy do Słowa Bożego, Słowo Boże, to Słowo Boże, które tu mamy, mam nadzieję, że mamy Słowo Boże prawdziwe, usuwajmy z naszych zborów, z naszych domów fałszywe Biblie, które są katolickie, które są z jakichś kultów i tak dalej. To nie ma wspólnego z Bogiem. Tłumaczyli ludzi niezbawieni, ludzie pełni herezji, nie są takich rzeczy. Ci ludzie nie mogli mieć prawa, nie mogli mieć namaszczenia na sobie, żeby przetłumaczyć Biblię. A ludzie zapomniają o namaszczeniu, które jest potrzebne, żeby tłumaczyć Biblię. Ale oni nie mają, bo są splugawieni, splamieni chodzeniem po bałwanach, chodzeniem po herezjach, chodzeniem po życiu, byle jakie uśmiechanie się głupkowate tylko. To jeszcze wszystko mają. W Izraelu w pewnym momencie czytamy i liderzy zaczęli wierzgać przeciwko Bogu. To jest to, co obserwujemy. Może było całe kazanie głosić. Liderzy wierzgają przeciwko Bogu. Oni powiedzą, ale jak ja wierzgam przeciwko Bogu? Przecież ja do budynku chodzę, garnitur noszę i zbieram dziesięcinę. Jak ja mógłbym możliwe wierzgać przeciwko Bogu? Ale musisz zobaczyć, jak Bóg patrzy. Dopóki patrzysz na Boga, jak Ty patrzysz, i nie patrzysz biblijnie, może się okazać, że to, co robisz, jest niezgodne z Biblią. Słowo Boże jest prawdziwe, a na internecie i w ogóle tam w różnych zborach mamy masę karakanów, którzy nie mają żywego pojęcia o Bogu. Tak bym się stwierdził. Nie obrażam tych, którzy mają, bo pewnie masę z tych ludzi, którzy to będą słuchać, mają pojęcie. Ale się co jakiś czas, jakiś karakan spotka. I oby pokutowali, oby się obrócili, bo ta ich głupota nie wyjdzie im na dobre. Liderzy wierzgają przeciwko Bogu. Liderzy się dopuścili, może mieć drugą żonę, trzecią żonę, takiego gościu z Ameryki, niedawno czwartą żonę sobie brał. No, co tam? Nie. Bóg ukazał. A jak nie, to będzie piąta. A więc kogo nie reprezentują? Kto mnie nie reprezentuje, bo on, nie słucham go, nie chodzę za nim, nie naśladuję go, mało tego piętnuję i pokazuję jego błędy. I oby Bóg dotknął się tych rzeczy. Amen. Halleluja, chwała Bogu.